Dostałam się do The Voice of Poland, natomiast z pewnych przyczyn musiałam zrezygnować z tego programu. Nie chcesz mówić, co to za przyczyny? To znaczy, no, mogę zdradzić po prostu, że jakby czasami te kulisy talent show nie są takie, jak nam się wydaje. Wiem, że jest dość kontrowersyjną postacią, jeżeli chodzi o nasz polski show biznes. Natomiast uważam, że jego twórczość po prostu jest prawdziwa. So understand just to be for you.